Cześć, witam w kolejnym odcinku poradnika na temat animacji, w którym pokażę, jak w końcu wprawić ten szkielet w ruch. Obudujemy strukturę tak topornie stworzoną w poprzednim odcinku elementem sterującym. Zbudujemy z kolei strukturę z elementów sterujących i będziemy w końcu gotowi do skinowania, a w końcu potem do animacji właściwej. No dobra, skoro już mamy działające elementy, przypominam, helpery, które działają razem, i kości, które działają razem, używamy na kościach i helperach kolejnych łańcuchów. W tym wypadku będzie to kolejny modyfikator, a dokładnie constraint, orientation constraint, przypisujący orientację kości do punktu. Dlatego właśnie zaznaczałem wcześniej, żeby zwrócić uwagę, pamiętać o zorientowaniu punktu do kości, żeby potem ta operacja przebiegała gładko i według planu. Animation constraint orientation do tego i animation constraint orientation do tego. To jest jakby kolejna warstwa, inna warstwa wiążąca te elementy, która nie koliduje ze strukturą, którą wcześniej poprawiliśmy, nadpisaliśmy. Jeszcze to, animation constraint orientation do tego. W tym momencie mamy taki układ, że helperem steruje zarówno elementami, jak i przypisanymi do tego kośćmi. Tym elementem steruje tą kością, no a tymi oczywiście tymi kośćmi. I o to by nam chodziło. Na szybko powiążę też to samo na drugiej stopie. Nie jest to czasochłonne, a przyda się mieć już to zrobione. Constant orientation do tego. Constant orientation do tego. I przy okazji się utrwali oglądaczom do tego. Działa. Ok. Teraz najbardziej preferencyjna część całego procesu rigowania. Budowanie właśnie wspomnianych wyżej wielokrotnie elementów sterujących. Takiej małej struktury, która pomoże nam rzecz wygodnie animować. Z tymi wszystkimi powiązanymi punktami helperami do tego właśnie etapu zmierzamy. Struktura wygląda tak, że buduje się główną podstawę, główny element, do którego się będzie odnosić. Tradycyjnie jest to jakiś kształt wskazujący kierunek przodu modelu, postaci, do którego są dowiązane kolejne inne podstawowe elementy sterujące kolejnymi częściami nowego modelu. Więc zaczynając od początku, sobie robię kształt zazwyczaj taki, że plane wystarczy. Buduję kształt przypominający w miarę jakąś strzałkę, coś takiego. Tu nic, tu jedno. Rozmiar nie jest bardzo ważny. Nie musi być precyzyjny. Chodzi o to, żeby obrysowywał całą podstawę modelu. Na tym się wszystko będzie opierać. Ale jak już będzie po mojemu, wpiszę wszystko z palca. Nie zapomnieć o wycentrowaniu
do środka układów współrzędnych. Jeszcze sobie to przekształcę w taką strzałkę. O! Wezmę z tego kształt zewnętrzny, z niego buduję właściwy element. Powstaje nam kształt, który jest splinem, którego punkty przekształcam na kornerowe, na proste. Mogę jeszcze usunąć ten. Za dużo niezdrowo. Niech on ma jakąś grubość. Tu nie zostanie optymizacja. Prosty kształt, więc nie musi być dużo kroków. I w zakładce rendering nie zawsze domyślnie jest włączone, znaczy domyślnie jest niewłączone. Zaznaczamy Enable in Viewport. Ustawiamy jakieś wartości, które będą dla nas działały. Jakąś grubość, nie za wielka, nie jest potrzebna duża. Ilość boków, nie wpływa to bardzo na wydajność. Nie dodaje dużo poli, ale to zwykle ustawiam gdzieś pomiędzy 5-6, zależy od kształtu, od elementu, którym to jest. Ok. Niech sobie będzie takie coś. I teraz jeszcze trzy elementy potrzebujemy. Dwa na stopy, jeden na biodra. Całkiem dobrym zwyczajem, całkiem polecam, jest budowanie elementów sterujących stopami, tak żeby obrysowywały całe stopy. Zwyczajnie dla wygody później. Wiadomo dokładnie, jak jest stopa zorientowana i gdzie gdzie się znajduje podstawa stopy. Po prostu. Jeszcze raz plane. Jakoś taki. Kształt jest absolutnie dowolny. Co wyobraźnia podpowiada, można sobie porzeźbić, jakieś tam kształty pobudować dziwne. No ja tu się ograniczę do minimum, zrobię po prostu najzwyklejszy prostokąt. O wymiarach niech mu będzie takich. Wycentrowane do nogi, pamiętam, że noga jest na 0,7. Ustawiona po osi X. Tu niech będzie 0. To akurat nieistotne. Szczególnie i tak to pozdę można jeszcze poprzesuwać. Przerabiam na poligon. Wybieram z tego kształt. To można usunąć. Kształt przerabiam na kanciasty. Ewentualnie jeszcze w trybie edycji pod elementów sobie poprzesuwam, tak żeby zmienić jego wymiary, a nie zmienić położenia środka ciężkości pivota. Niech będzie na 0. Dużo wygodniej się z tego miejsca liczy po prostu. Tuż za piętę, tuż za palce. Ślicznie. Kopiuję go na drugą stopę. 0,7 tym razem na plusie. OK, i następny element sterujący niech powstanie z boksa, ponieważ będzie odpowiedzialny za biodra. Wycentruję mu pivot i centruję go do tego naszego punktu sterującego. Niech sobie ma kształt wymiar jakoś taki. Jeden po bokach, dobra. Przód tył się skróci. Znowu poli. Wszystkie krawędzie. Nie będę ważył tych krawędzi, wezmę tylko te. Create shape from selection, tak. Wróć, nie.
te też nie są potrzebne. Taką kołyskę zbuduję. Właśnie takie coś. Corner. I trochę dopasuję kształt. Tu, tu. Cel tej zabawy jest taki, żeby mieć też mniej więcej wyobrażenie o wymiarach elementu, którym sterujemy. Dobra. Tam wystarczy. Jak wspomniałem, kształt jest absolutnie obojętny. Chodzi o to, żeby po prostu mieć kontrolę nad elementami, którymi sterujemy. Czy to będą jakieś okręgi, czy to będą jakieś kostki, czy to będzie po prostu punkt gdzieś dodatkowy. Chociaż punkt akurat nie polecam, bo jest mało praktyczny. Nie ma to większego znaczenia. Dobra. Ponazywamy elementy dla odmiany. Niech to będzie podstawa. Wyjątkowo po polsku pana nazywam. Nie chcę mi się teraz myśleć po angielsku. Noga L. Ctrl V. Noga R. I biodra. Dobra. Ok, struktura, która nas interesuje, jest taka, że pojedynczo stopy i biodro podpinamy do podstawy, która potem tym steruje w ten właśnie sposób. I elementy, którymi będziemy sterować, po prostu linkujemy do tych części. W wypadku biodra jest to prosta operacja, po prostu tak. Teraz zaznaczając, jakkolwiek mając to ustawione, zaznaczając element sterujący biodrami, mogę sobie sterować biodrami. Ukrywając szkielet, który nam może nie być potrzebny, a wręcz przeszkadzać później w animacji. Mogę robić to tak. Aha, to oczywiście teraz nie będzie widać. Zapomniałem, że nie mamy jeszcze oskinowanego tego modelu. Będzie widać później. Ze stopami jest odrobinę więcej zabawy, to znaczy dodatkowe przyciągnięcia linka, ponieważ potrzebujemy przypisać, podlinkować do tego manipulatora dwa elementy. I tu uwaga, precyzja, bo czasem lubią się na siebie zaznaczenia zachodzić. Oba cele łańcuchu IK dla tej nogi przypisujemy do ramki i punkt sterujący punktami od stóp też przypisujemy do tej ramki. A efekt całego działania jest taki, że przesuwając tylko tym elementem mamy pełną kontrolę nad nogą i nad stopą. Dodatkowy zysk jest z tego taki, że przy podstawowym przykładaniu przód tyłu stopy, jak widać, zachowuje ona swoją orientację równolegle do ziemi, co również bardzo ułatwia pracę na później animatorom, czy to my będziemy animować, czy po prostu ligujemy dla kogoś innego. Taką funkcjonalność zyskujemy. Możemy to oczywiście potem dowolnie wyginać i tak dalej. A tu nam to przyspawuje do podłoża. I mamy dokładnie taką funkcjonalność, jakiej potrzebowaliśmy od tego szkieletu. Możemy biodrami postaci kręcić. Stopa zostaje na ziemi. A noga się przesuwa. Dość tej zabawy. Kończmy z tym.
IKEA. Punkt. Jest. I teraz na koniec, jak już mamy taką ładną strukturę zbudowaną, przypominam, dodatkowe zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi przesunięciami, w razie potrzeby powrotu do początku, czy innych takich awaryjnych rzeczy. Zaznaczamy sobie nasze zewnętrzne punkty sterujące i kombinacją Alt, prawy przycisk myszy, zamrażamy im transformację. Transformację, czyli zarówno pozycję, jak i obrót, jak i skalę. Freeze. Tak, potwierdzamy, że chcemy to zrobić, bo chcemy to zrobić. I w tym momencie na przykład możemy sobie zrobić takie nieprzewidziane rzeczy, jak przesunięcie w miejsca i w osie, które nas nieszczególnie interesują. Na przykład ktoś nam się dorwał do komputera, zrobił bałagan, bla 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 bla. Używając jeszcze raz Alt, prawy przycisk myszy, Transform to Zero. Voila, mamy stan początkowy. Na to zwracam szczególną uwagę. Dla świętego spokoju po prostu. Ok. Na tym etapie mamy podstawowy rig nóg naszych. Działa podstawowy element obracający stopą, to znaczy ciałem. Działają stopy, nogi całe. No i działa korpus, czy biodra, jak kto woli. Dobra. Następna część to już przyjemniejsza zabawa. I w końcu ostatni krok przed animowaniem, czyli skinowanie. Do zobaczenia w takim razie w następnym odcinku. Cześć, na razie.